I tak naprawdę ostatnia rzecz, nasza maszyna została już rozkręcona, wyczyszczona, przesmarowana, skręcona. Teoretycznie tutaj powinien leżeć fragment materiału lub chusteczka, jeżeli była smarowana ta ten górny mechanizm maszyny. Ale to nie koniec tak jakby naszej troski o maszynę jako taką, ponieważ szczególnie jeżeli ona była smarowana, a nawet jeżeli była tylko czyszczona, to i tak wyciągałyśmy najprawdopodobniej z niej takie zatłuszczone paprochy, więc trzeba tą maszynę wyczyścić z zewnątrz. Czym to robimy? Na pewno nie niczym mokrym. Używamy raczej lekko wilgotnych szmatek. Jeżeli nam się maszyna gdzieś zatłuściła przy smarowaniu na przykład, to oczywiście najlepszy jest, szczerze mówiąc, płyn do mycia naczyń, bo on ten tłuszcz zgarnia momentalnie, a nie szkodzi na pewno niczemu, jeśli chodzi o powierzchnię maszyny. I wycieramy do sucha. Czyścimy też górną część maszyny, czyli wycieramy wszystko, co jest narażone na kurzenie się. I tutaj jedna uwaga. Moja maszyna jest na co dzień chowana w takiej dużej szufladzie i nie kurzy się, ponieważ nie stoi na zewnątrz. Jeżeli u kogoś maszyna stoi na zewnątrz, to żeby właśnie uniknąć takiego kurzenia się i zbierania się tego kurzu we wszystkich tych zakamarkach, sugeruję uszycie pokrowca na maszynę. Takie pokrowce są dostarczane oczywiście czasami fabrycznie, ja też taki mam. Niezbyt ładny, z wielkim logo, ale też i niewiele chroniący. Dlatego uszycie na przykład filcowego pokrowca, jeżeli maszyna stoi na zewnątrz, to jest bardzo fajny pomysł, bo unikamy właśnie tego, że ona się niewiarygodnie kurzy stojąc na zewnątrz, a później wbrew pozorom ten kurz jednak gdzieś się osadza i to w takich miejscach, do których później jest ciężko się dostać. Czyli ostatnim elementem naszej troski o maszynę, tego spa dla maszyny do szycia, to jest wyczyszczenie jej z zewnątrz i to bardzo porządnie. Później zakładamy sobie z powrotem wolne ramię i tak naprawdę mamy maszynę gotową z powrotem i idealnie sprawną. Nie bójcie się tego, że trzeba maszynę rozkręcić, bo jak widać to nic strasznego. Nie bójcie się tego, że trzeba maszynę przesmarować, nawet jeżeli nie do końca nam pokazali w instrukcji obsługi gdzie. Na przykład Singer w ogóle nie pisze o tym, że maszynę trzeba smarować. Dlaczego? Bo to jest teoretycznie maszyna samosmarująca i powinnam ją oddać do serwisu, żeby te części, które zawierają w tej chwili smar, zostały z powrotem nim nasączone. Na pewno nie będę tego robić ze względu na to, że każdy jest w stanie zrobić to sam. Czyli zestaw do czyszczenia zazwyczaj jest, czyli pędzelek, czasami również smar, jeżeli nie, zamawiamy go w sklepie i robimy to rzeczywiście regularnie po to, żeby później bez żadnego problemu długo i z przyjemnością szyć na maszynie, o którą dbamy.